Dzisiaj będzie krótki odcinek, aczkolwiek dość ważny dla mnie z pewnych powodów, bo dawno, dawno temu, bo aż 3 czerwca 2015 roku, kiedy byłem malutki, znaczy mniejszy, mój brat mi pokazał filmik pewnej osoby, której jeszcze w ogóle nie znałem i jakby nie miałem pojęcia, kto to jest, ale filmik traktował o tym, jak się zrelaksować. Urzekł mnie ten filmik jedną merytoryczną kwestią, a mianowicie zdjęciem mopsa na dmuchanej wyspie. Ten mops wie, o co chodzi. Nie wygląda na zestresowanego. Ja mam słabość do mopsów, szczególnie na dmuchanych wyspach. W ogóle ten filmik był z takim fajnym filmem, że jakoś tak zapadł mi w pamięć i mimo lat cały czas go gdzieś pamiętam. I dzisiaj sobie go odkopałem, bo jest to specjalna okazja. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłem sobie o Gonkonie, to opowiadałem, że udało mi się wkręcić na warsztaty do Karola Paciorka, ale także właśnie do Lisiego Piekła, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. No i tak od słowa do słowa dowiedziałem się w ogóle o projekcie muzycznym, o płycie wychodzącej i strasznie się zajawiłem, bo brzmiało to jak fajny pomysł w ogóle. I historia tego backstage jest zarąbista i mam nadzieję, że w którymś filmiku Lisiego Piekła się dowiecie. Na pierwszy rzut oka świetna energia była od Pauliny i Łukasza. Potem na afterparty udało nam się trochę pogadać. Ta rozmowa w ogóle była dla mnie strasznie ważna, bo była dla mnie bardzo uświadamiająca. Bo był to jeden z pierwszych youtuberów, z którymi rozmawiałem na żywo. Pierwszy kontakt, jaki mogłem złapać, żeby skonfrontować te różnice, jak to wygląda, czy wygląd sceniczny przed kamerą bardzo się różni od tego, co ktoś ma w głowie tak naprawdę. Więc dla mnie to było ważne i podejście Pauliny, które było totalnie na luzie, i Łukasza, który jest w ogóle wystrzelony w kosmos i strasznie śmieszny i mega, mega sympatycznym gościem, było niesamowite i strasznie mnie podbudowało, bo porozmawialiśmy sobie trochę o motywacji, o inspiracjach, o tym, jak wyglądała ta droga. Trochę mnie ta rozmowa podbudowała i tak zmotywowała do tego, żeby działać bardziej, działać dalej, a gdzieś tam mnie to tak zajawiło i zainspirowało, żeby jednak dalej sobie coś cisnąć w tym kierunku. Trebeka, bo zrobiłem sobie z nimi zdjęcie, tylko po to, żeby mieć z nimi zdjęcie, a do mojej gry Pokémon, żeby złapać wszystkich youtuberów na Gonkonie. A potem okazało się, że są super ludźmi i naprawdę, naprawdę to zdjęcie jest dla mnie super pamiątką. W ogóle tak, na koniec warsztatów poprosili nas, żebyśmy zostawili maila swojego, że chcą nam wysłać jakieś materiały muzyczne, skąd oni czerpią inspiracje, skąd oni, co oni sobie oglądają, żeby sobie umilić czas, umilić życie. Nie minął tydzień chyba, jak pierwszy raz się odezwała Paulina i wysłała te rzeczy, a ja odpisałem, że pozdrówki, w ogóle super było i czekam na epkę wreszcie. I wysłałem właśnie tego instaksika. I ku mojej uciesze Paulina odpisała, więc made my day, w ogóle byłem bardzo szczęśliwy, że gdzieś tam jest ten kontakt. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Patrzę sobie na maila, a tu jedna z najbardziej uroczych rzeczy, jaka mnie spotkała w tym roku. Dostałem sobie kartkę świąteczną, zrobioną właśnie przez Paulinę i mi się trochę serduszko roztopiło, bo było to super miłe. Jak ktoś w ogóle taki o mnie pamiętał i że postanowił coś dla mnie zrobić, więc sobie nawet wywołałem tą kartkę. Patrzcie, jaka fajna. Będzie sobie to gdzieś w honorowym miejscu wisieć. I zostałem wspomniany w filmiku jako ten, co dostaje nagrodę za imię. Trzecia osoba to Klemens. Klemens otrzymuje prezent, nagrodę za imię. Także dzięki Paulina. Miło? Nie no. Gdybym się nazywał Andrzej, to by mnie nikt nie kojarzył, kurde. Nie, a tak serio, to super, dziękuję, bo jest mi niezmiernie miło i kartka jest super, grafika jest zarąbista. I nie bardzo wiedziałem, jak się mogę odwdzięczyć z moim wąskim skillsetem, więc stwierdziłem, że nagram kawałek improwizacji, którą gdzieś tam kiedyś sobie wymyśliłem i
którą nie miałem powodu ani ochoty nagrywać do tej pory, w ramach prezentu dla ciebie. Takiego za wszystko, no, za imię, bo masz fajne imię. To w ramach świąt wszystkiego najlepszego i mam dla ciebie kawałek. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że ci się spodoba.